League of Legends to rozgrywka, która dość często jest porównywana do klasycznych szachów. Nie wygrywa w niej ten, kto dominuje przeciwnika mechanicznie. Wygrywa drużyna, która popełnia na mapie mi błędów. Dzisiejszy materiał jest głównie dedykowany graczom, którzy chcą zwiększyć swoją efektywność, jak i jakość gry, aby szybciej wznosić się na wyżyny rankingu. Z tej strony gościnie Michael i zapraszam Was do oglądania. W trakcie zejścia na inną aleją celu eliminacji przeciwnika zapamiętaj, aby nie używać od razu wszystkich swoich umiejętności. Typowy gra z niskiego progu rankingowego zamiast wyczekać aż rywal zużyje swoje kluczowe czary, natychmiast używa swoich licząc na to, że uda się trafić. Jest to zabieg niestety bezcelowy, ponieważ zdecydowanie to zmniejsza szansę zdobycia zabójstwa na wrogu. Zatem jak realizować ganka bądź Roma o wiele lepiej, postaraj się przede wszystkim podejść do przeciwnika najbliżej jak się da, bez używania jakiejkolwiek umiejętności. W ten sposób pod wpływem impulsu nerwowego bądź nawet i paniki przeciwnik zużyje wszystkie swoje przydatne umiejętności. W konsekwencji twoja inicjacja na oponenta będzie zdecydowanie prostsza, a zarazem o wiele bardziej skuteczna. Kolejna porada najlepiej wyszkoli twoją osobę w poprawnym stawianiu wizji. Ważnym podpunktem jest tu skupienie swojej uwagi na kursorze, którym sterujemy, a konkretnie jego kolorystyce. Giekolwiek chcesz umieścić totem, twój kursor zawsze będzie zmieniać barwę w zależności od rodzaju terenu na jakim się znajduje. Kolor biały oznacza, że łord zostanie postawiony bezpośrednio na ziemi lub na terenie rzeki. Kolor czerwony zaś świadczy o tym, że kursor znajduje się na terenie góry lub ściany. Uniemożliwia to postawienie wizji na tym terenie. Kolor zielony sygnalizuje, że wizja zostanie umieszczona wprost w krzaku. Staraj się zwracać uwagę na tą technikę, by umieszczać wizję w odpowiednim miejscu. Gracze nawet i z nieco wyższego progu rankingowego nie dostrzegają tak banalnego problemu, przez co prawdopodobieństwo występowania pomyłek rośnie jak na drożdżach. League of Legends samo w sobie zawiera tyle różnorodności, że napotkanie obydwu takich samych drużyn jest prawie że niemożliwe. Gracze, którzy mają problemy z zapamiętaniem każdego efektu działania konkretnego przedmiotu, mogą wykorzystać opcję dodania lub importowania gotowych zestawień na swoim koncie. Wystarczy przy tym spędzić raptem parę chwil dziennie, aby dokładnie przygotować zestawy kontrujące dane klasy bohatera. W ten sposób gracze stawiający swoje pierwsze kroki w rozgrywce bardziej będą zwracać uwagę na składane przedmioty, jak i najbardziej przydatne efekty jakie może uzyskać. Przygotowanie gotowych zestawów również jest pewnego rodzaju atutem, ponieważ zmniejszy to czas gdybania w bazie, co będzie najlepsze do skontrowania. Konkretnego rywala. Odpowiednia konfiguracja konta to jedna z najważniejszych porad, jakie powinieneś zastosować. Postępuj według kroków widocznych na ekranie, aby uruchomić opcje, które na domyślnych ustawieniach nie są włączone. Pierwszym elementem jest włączenie kosztów użycia umiejętności. Opcja ta pomaga graczom szybko wyliczyć, ile kosztowałoby potencjalne kombo oraz użycie wszystkich dostępnych skillshotów. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko napotkania nieprzyjemnych sytuacji podczas walki. Kajtowanie w League of Legends to socjolekt określający jednoczesne uciekanie, jak i zadawanie obrażeń. Ta taktyka ma za zadanie uniemożliwić wrogom dotarcie do naszej postaci. Najczęściej to zagranie wykorzystują postacie typu strzelec lub postacie, które opierają się na zadawaniu obrażeń dalekodystansowych. Prostym sposobem jest odpowiednie ustawienie swojego konta w trybie treningu i zastosowanie triku widocznego na ekranie. Dzięki temu taktyka kajtowania będzie o wiele prostsza do wykonania, jak i bardziej dynamiczna. Kolejna opcja to włączenie smartcastu, które znajdują się w pierwszym okienku ustawień. Smartcasty uruchamiają wybraną umiejętność od razu w kierunku położenia twojego kursora. Słowa od razu mają tutaj naprawdę duże znaczenie, ponieważ przy domyślnym, zwykłym kastowaniu umiejętności użycie całego kombo na naszej postaci jest o wiele bardziej wydłużone. W LoLu im bardziej akcja się przedłuża, tym więcej czasu ma przeciwnik na reakcję. Aby być jeszcze bardziej skutecznym graczem, należy jak najczęściej unikać wizji wroga. Wyłączenie wizji chwilę przed dokonaniem ganka czy też showmana na innej alei, można powiedzieć, jest swego rodzaju obowiązkiem, aby akcja mogła zostać wykonana zgodnie z planem. Zwykle gracze w niższym progu rankingowym zamiast przejść po wyłączonej wizji, od razu postanawiają ją zniszczyć, i to niestety jest błąd. Pewnie ktoś pyta dlaczego. Wyłączona wizja, jak sama nazwa wskazuje, jest wyłączona, dlatego przechodząc po niej na dowolny sposób, będziemy niezauważeni. Jeżeli natomiast zaczniemy ją w jakikolwiek sposób niszczyć, przeciwnik zauważy naszą poświatę w konkretnym miejscu. To samo dotyczy się w przypadku wizji na rzece. Gdy przeciwnik zdobywa kluczowego żuka, na środku rzeki generuje się okrągły obszar, który dostarcza wizję przeciwnikowi na jakiś czas. Aby być niezauważonym przez tego typu wspomagacze, należy po prostu nie wchodzić we wskazany obszar. Gracze bardzo często o tym zapominają, dziwiąc się później, skąd przeciwnik wiedział o naszym zagraniu. W trakcie wykonywania invade'a na początku rozgrywki pamiętaj o jednej rzeczy: nigdy nie chodź po otwartej przestrzeni. Jak tylko może staram się wraz z drużyną chodzić tuż przy ścianach określonej drogi, by zmniejszyć tym samym czas reakcji przeciwnika. W początkowych etapach tego typu zagranie często przypomina polowanie, gdzie łowca czai się na swoją ofiarę, by ostatecznie ją składzić, dlatego jakikolwiek ukazanie się przeciwnikowi odrobinę szybciej, daje mu sporo czasu na reakcję i ostatecznie ucieczkę. Każdy meczu staraj się przede wszystkim nie spoglądać na swoich sojuszników. Na początku bez większego zastanowienia ta rada brzmi to jest scenicznie, jednakże League of Legends to szachy, w której sterujesz jedynie małym piątkiem, ani każdym z osobna. Nie masz dosłownie wpływu na to, co zrobią Twoi sojusznicy w aktualnym momencie w rozgrywce, dlatego próbuj za wszelką cenę skupiać się na własnej osobie, realizując odpowiednio przemyślane decyzje. Dobry gracz to taki, który podczas popełnionego błędu potrafi przyznać się do winy i nie chowa głowy w piasek. Wiadomo, że nikt nie jest idealny, a początki kariery są zawsze trudne. Niemniej jednak, na dalszą skalę, zdobywając coraz większe doświadczenie, eliminujemy negatywne zagrania, przez co gra staje się o wiele łatwiejsza. Błędy nie są złe, że je popełniasz. Błędy są złe, gdy powtarzasz je bez wyciągania sensownych wniosków. To właśnie dlatego półmeczowe analizy zmniejszają skazany problem. Jeżeli chcesz wzmocnić swoją pewność siebie w rozgrywce, staraj się przede wszystkim wybierać wyłącznie bohaterów, na których czujesz się po prostu komfortowo. Nie zmusza się do grania postaciami, za którymi nie przepadasz. Wszystko co robisz wbrew swojej woli, prędzej czy później i tak przyniesie Ci negatywne skutki. Gracze z niskiego progu rankingowego często oglądają na różnych serwisach montaże bardzo mechanicznych postaci. Widząc ich potencjał typowo w montażu, w rękach profesjonalisty, typowy grę z brązu bądź żelaza, bez żadnego przygotowania wybierają w ciemną na m.in. swoje gry rankingowe. Skutek jest zapewne prosty. Drużyna, w której się znajdują jest od razu na pozycji straconej. Dlatego moją radą na dzisiaj jest, abyś nie wybierał postaci bez żadnego przygotowania. Wybieraj mądrze bohatera, którego masz pewność, że odpowiednio wytrenowałeś pod wieloma aspektami. Dość częstym błędem społeczności, który doprowadza do przegranej są negatywne emocje. Postaraj się unikać jakichkolwiek rozmów w trakcie gry skupiając się tylko i wyłącznie na rozgrywce. Traktuj troszkę nowy czat jako notatnik, którym zapisujesz tylko i wyłącznie przydatne informacje. Gdy sojusznicy pod wpływem błędów czy źle zaplanowanych akcji wyzywają się i wysyłają również i w twoją stronę jakieś obelgi, po prostu zignoruj to albo postaraj się wyłączyć czat poprzez komendę slash mutal. Możliwi ci to w 100% ominąć negatywne uniesienia skupiając się bardziej na aktualnym meczu. Marzeń w League of Legends jest naprawdę sporo i ograniczają się one tylko i wyłącznie do wbijania najwyższej dywizji typu Challenger. Co jakiś czas spróbuj stawiać sobie właśnie taki cel, do którego będziesz chciał się jak najbardziej przybliżyć. Przykładowo, jesteś mainem jakiejś postaci, którą grać dość dobrze, jednakże bardzo często mierasz m.in. w walkach drużynowych. Postaw sobie zatem zadanie, aby bardziej zwracać uwagę na punkty KDA. Inny przykład? Proszę bardzo. Marzysz przez całą swoją karierę w LoLu o tym, aby wbić platynę będąc zarazem w brązie. W tym wypadku postaw sobie cel, żeby zdobywać o jedną dywizję wyżej co każdy sezon. Prędzej czy później przez gojone ambicje, jak i wieczną motywację do działania uda Ci się zdobyć wreszcie wymarzony cel. Będziesz również lepszą wersją siebie nie tylko i wyłącznie w rozgrywce, ale również w prawdziwym życiu. Oczywiście pora dotyczących polepszania swoich umiejętności w League of Legends jest znacznie więcej, dlatego jeżeli dojrzą w komentarzach ktoś duże zainteresowanie tą tematyką, to postaram się dla Was szybko stworzyć kolejną część, a póki co dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego materiału do końca. Nie zapomnijcie zostawić ocenę dla zasięgów oraz subskrypcji na kanale, aby nie przegapić kolejnych tego typu materiałów. Także do zobaczenia następnym razem.